Dzień dobry, Jakub Pierzankowski, Łowicz 24. Zapraszam na przegląd wiadomości wideo. Dziś w programie między innymi napad na jedną z agencji bankowych, śmierć pod kołami pociągu, śmiertelny w skutkach pożar na Zduńskiej, rekrutacja do przedszkoli. Łowicka policja poszukuje sprawcy napadu na agencję banku PKO położoną przy ulicy Zduńskiej. Do napadu doszło w miniony poniedziałek. Łowicka policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu w jednej z agencji bankowych w centrum miasta, gdzie osoba grożąc użyciem noża zażądała wydania pieniędzy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, nikomu nic się nie stało. Obecnie cały czas policjanci intensywnie pracują w tej sprawie pod nadzorem prokuratury rejonowej w Łowiczu. 61-letnia kobieta zginęła pod kołami pociągu. Najprawdopodobniej popełniła samobójstwo. Przypuszczalne zaśnięcie z papierosem było przyczyną pożaru i w efekcie zaczadzenia mężczyzny mieszkającego w jednej z kamienic przy ulicy Zduńskiej. W dniu 12 marca o godzinie 4:35 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu wpłynęło zgłoszenie pożaru w Łowiczu przy ulicy Zduńskiej. Po dojeździe zastępów ratownicy stwierdzili zadymienie na klatce schodowej, wydobywanie się dymu spod drzwi jednego z lokali. Przystąpiono do wyłamania drzwi. Po wejściu do pomieszczenia ratownicy natrafili na leżącego mężczyznę bez czynności życiowych. Został on natychmiast ewakuowany na zewnątrz, gdzie strażacy przystąpili do resuscytacji, czyli udzielania tej kwalifikowanej pierwszej pomocy. W międzyczasie podany został prąd gaśniczy do palącego się mieszkania. Ze względu na zadymienie została przeprowadzona ewakuacja z dwóch sąsiednich lokali mieszkalnych. Zostały ewakuowane osoby, jedna osoba dorosła i troje dzieci w wieku 4, 9, 13 lat. Ze względu na warunki atmosferyczne dzieci zostały umieszczone pod opieką strażaka w samochodzie gaśniczym. Najmłodsze dziecko zostało wyposażone, wręczono temu dziecku maskotkę misia ratownika, żeby zminimalizować skutki stresu związanego z tymi działaniami. Jeżeli chodzi o tego pierwszego poszkodowanego, który został ewakuowany w pierwszej kolejności, tutaj strażacy wykonywali zewnętrzny masaż serca, miał udrożnione drogi oddechowe i te czynności wykonywane do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Po przyjeździe dalsze czynności reanimacyjne prowadzili już ratownicy medyczni. Niestety lekarz po pewnym czasie stwierdził zgon tej osoby. Nasze działania dalsze polegały na dogaszeniu palącego się wyposażenia w tym mieszkaniu, oddymieniu pomieszczeń, przewietrzeniu ich i wykonaniu pomiarów przy użyciu urządzenia, które nie wskazało zagrożenia tlenkiem węgla. Po oddymieniu pomieszczeń sąsiednich lokatorzy z tych mieszkań mogli spokojnie je zająć. W minioną sobotę w sali kina Fenix miał miejsce spotkanie z czołową postacią Prawa i Sprawiedliwości, posłanką Krystyną Pawłowicz. Spotkanie przyciągnęło ponad setkę łowiczan. Obecni byli burmistrz Krzysztof Kaliński, biskup Józef Zawitkowski czy senator Przemysław Błaszczyk. Posłanka następnie wspomniała, że bardzo silnie utożsamia się z ziemią łowicką, gdyż ma tutaj swoje rodzinne korzenie. Krystyna Pawłowicz w swoim wystąpieniu mocno krytykowała obecną koalicję rządzącą. Na podkreślenie zasługuje jedna z sytuacji, kiedy to usiłowano wyprosić z sali lokalną działaczkę z inicjatywy obywatelskiej do Rzecza Bzury, Teresę Wojdę.
dziękuję, bo chcę Państwu powiedzieć, że... Ale ja jeszcze chciałam też zadać w innej branży pytanie. Dlaczego mnie się... A widzicie Państwo, taka jest demokracja. Nie, nie, już Pani... Wie Pani, bo ja też mam ograniczone... Nie, ale ja bym... Zaraz ograniczona. Ja tutaj... Ale nigdzie nie przychodzę. Dlaczego niech Pan nie dyskutuje? Proszę Państwa, niech Pan... Czy Pani jako poseł PiS-uż, który PiS prowadził tutaj, na której Polsce rozpoczął gorączkę gazową, czy Pani zrobi cokolwiek, żeby odwrócić to nieszczęście, które na nas wprowadzone zostało w postaci bazy hydraulicznego szczelinowania? Bardzo dziękuję. Pani profesor teraz. Ja już odpowiedziałam, ale ja pani, bo chciałam jeszcze dalej kiwnąć. Proszę Państwa, jak chodzi o, gaz łupkowy, to jak Państwo wiecie, od 6 lat Prawo i Sprawiedliwość nie jest u władzy. I my nie mamy ładny krew. Spokój. Proszę Pani, ja nie Pani tam porozmawiać. Dlaczego Pani proszę mi na mnie dokończyć pytania? Dlaczego Pani zadała pytania? Proszę Państwa, no to niech Pani powie, proszę Pani, no niech Pani, dobrze, proszę, nie, może być, nie mówię, a Pani mówi, musi Pani, nie, nie, ale właśnie Pani, ja chciałam porozmawiać, jak tutaj Ci, dobrze, będę odpowiadała, przepraszam. Proszę Państwa, jak chodzi o gaz łupkowy i o wszystkie inne inwestycje, jak również o wodę, to chcę powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma możliwości działania, ponieważ jesteśmy w Sejmie w opozycji. Proszę powiedzieć, dlaczego organizatorzy spotkania z posłanką Pawłowicz próbowali z sali wyprowadzić Teresę Wojda? Kwestia jest taka, na te spotkania są wszyscy zapraszani obywatele, mieszkańcy danej miejscowości, również pani Teresa Wojda. Też może przyjść na te spotkanie, też może zadać pytanie, bo taka jest możliwość osób, które tam przychodzą. Natomiast pani Teresa po zadaniu pytania zaczęła się niestosownie zachowywać w stosunku nie tylko do gościa, ale do osób będących na sali. Dlatego próbowaliśmy ją usunąć z tamtego miejsca. Druga sprawa jest taka, że te spotkanie dotyczyło m.in. paktu fiskalnego, który ostatnimi dniami został, można powiedzieć, przegłosowany. A pani Teresa Wojda w ogóle... przyszła z innym tematem, który bardziej dotyczy społeczności lokalnej, a dokładnie gazu łupkowego i zatrutej wody w Łowiczu, w czym akurat pani profesor się nie specjalizowała. Specjalizują się w tym inni parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, między innymi, ale też kluczową kwestią jest to, że sama pani Teresa Wojda powinna iść, odnieść się do osób, które są obecnie rządzącymi władzami, są w rządzącej koalicji, a nie do opozycji, ponieważ my na chwilę obecną jesteśmy bardzo mało w stanie zrobić. Niestety, mimo wielu prób kontaktu z panią Teresą Wojdą, nie udało nam się pozyskać komentarza do zaistniałej sytuacji. 1 marca oficjalnie ruszył nabór do łowickich przedszkoli. Zasady rekrutacji przybliżyła nam pani dyrektor Zakładu Obsługi Przedszkoli Miejskich. Proszę powiedzieć, bo rozpoczął się nabór do przedszkoli. Na jakich zasadach jest on prowadzony? Nabór do przedszkoli odbywa się zawsze zgodnie z zarządzeniem burmistrza. Zarządzenie wydawane jest w lutym. W tym to zarządzeniu jest dokładnie określony regulamin rekrutacji. W tym roku nastąpiły pewne zmiany, które zostały wskazane w tymto regulaminie, czyli przede wszystkim zmiana dotyczy sposobu naboru, czyli wszystkie dzieci poddawane są rekrutacji. W tym regulaminie są ustalone terminy i najważniejsza sprawa, a mianowicie to, że jeśli dzieci są zapisywane 5-6-letnie na mniej niż 7 godzin, wówczas kierujemy te dzieci do oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych. Czy monitoruje Pani zmiany, jakie zaszły w sprawie rekrutacji dzieci na przyszły rok do przedszkola? Tak, monitoruję, bo moje dziecko będzie w przyszłym roku uczęszczało do przedszkola, więc siłą rzeczy musiałam wiedzieć, co i jak powypełniać. Już wszystkie dokumenty złożone? Jeszcze nie. Ale czasu chyba jeszcze jest dużo. Jest dużo i mąż wypełnia tam, podpisuje jeszcze pieczątka z urzędu pracy, tam swego, więc miejsca pracy, więc
Jeszcze czas jest, prawda? A proszę powiedzieć, gdzie można zapoznać się z regulaminem oraz jakie są terminy składania poszczególnych dokumentów? Informacja o naborze jest umieszczona na stronach internetowych Urzędu Miejskiego i na stronach internetowych wszystkich przedszkoli. Więc tam bardzo dokładnie rodzice mogą zapoznać się z terminami, zapoznać się z całym regulaminem, pobrać z tych stron karty zgłoszenia dziecka do przedszkola. Mogą również tą kartę pobrać z przedszkola, w którym chcieliby, żeby ich dziecko od września uczęszczało do przedszkola. Terminy są podobne jak w latach poprzednich, czyli cały miesiąc marzec od 1 do 29 marca rodzice pobierają i zgłaszają się z kartami już uzupełnionymi do danego przedszkola. Od 2 kwietnia rozpoczyna się już praca taka wewnętrzna, czyli dyrektorzy w swoich własnych przedszkolach przygotowują protokoły przyjęć dzieci i później przekazują do Zakładu Obsługi Przedszkoli Miejskich i wspólnie ustalamy listę dzieci przyjętych, nieprzyjętych, listę dzieci, które są przyjęte do kilku przedszkoli i ostatecznie zamykamy ten nabór 23 kwietnia wywieszeniem list dzieci przyjętych, nieprzyjętych w każdym przedszkolu. A czy zmieniła się ilość miejsc w przedszkolach? Nie, pan burmistrz utrzymał taką samą organizację, jaka jest obecnie. Mamy 34 oddziały i takie są planowane na następny rok i 825 dzieci. W miniony wtorek w sali audiowizualnej w Katedralnej Dziekanii odbyła się prelekcja na temat całunu turyńskiego, najsłynniejszej relikwii świata. Wykład wygłosiła dr Anna Krogulska z Krakowa, a towarzyszyła jej naturalnej wielkości kopia całunu. 37 cm długości i 1,11 m szerokości. To wszystko trzeba sobie wyeliminować i na to nie patrzeć. Wzrok trzeba zatrzymać po środku płótna. Najlepiej w tym miejscu zrobić jego połowę. Na tej części ciało Pana Jezusa było położone. Dlatego tu mamy odbity tył głowy. Starostwo powiatowe i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych na Bliku pozyskał fundusze na renowację bardzo ciekawego obiektu. Jak w najbliższym czasie zmieni się przyszkolny spichlerz? W najbliższym czasie mam taką gorącą nadzieję, że spichlerz wreszcie zostanie zmodernizowany, wyremontowany i przeznaczony, to co jest jakby we wniosku, na taki ośrodek edukacji kultury łowickiej. Ten spichlerz, który jest pod ochroną zabytków, w tej chwili mieszczą się tam warsztaty, mieszczą się sklepik i różne pomieszczenia magazynowe. Przez 2 lata składaliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego razem wspólnie z powiatem łowickim. Trzeci raz próba zakończyła się, no może nie sukcesem w 100%, ale przynajmniej w 50%. Dostaliśmy dofinansowanie na remont tego spichlerza w wysokości 200 tysięcy złotych. Chcemy przy wkładzie własnym powiatu, to będzie jakieś tam około 70 tysięcy, chcemy przynajmniej rozpocząć pierwszy etap modernizacji, bo jesteśmy świadomi, że tych pieniążków będzie za mało, żeby zmodernizować go w całości. Ale przy tej kwocie można byłoby już wykonać niezbędne prace na zewnątrz i rozpocząć przeróbkę wewnątrz tego spichlerza. Jeden z uczniów szkoły pijarskiej nie musi się już martwić o wynik matury. Został finalistą Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie i wygrał indeks na jedną z uczelni. Cóż, cała Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym składa się z 3 etapów. Pierwszy etap, etap szkolny. Jest to test przeprowadzany w każdej szkole, która chce uczestniczyć w tej Olimpiadzie. Spośród najlepszych uczniów, którzy napisali ten test, oni przechodzą do etapu okręgowego, tych okręgów jest 16. W każdym okręgu uczestniczy około 100 osób. I na etapie okręgowym, etap okręgowy składa się jakby z 2 członów, to jest test i etap ustny, egzamin ustny. Tam jest właściwie największy przesiew, to znaczy... Najwięcej uczestników odpada. Tak, najwięcej uczestników odpada i rzeczywiście ci najlepsi z całej Polski przechodzą do etapu centralnego. A etap centralny składa się również z 2 członów, to jest test i egzaminy ustne. Natomiast nie każdy uczestnik etapu centralnego zostaje finalistą, nie każdy uczestnik etapu centralnego dostaje 100% na maturze i te indeksy.
Należy napisać... A powiedzmy, że ty się stałeś tym finalistą i to otrzymałeś. Zostałem finalistą i to otrzymałem. Znaczy napisałem na tyle dobrze właśnie etap test, że znalazłem się w gronie 55 finalistów. To jest 50% tego, tych osób, które się dostały, uczestników etapu centralnego. I właśnie otrzymałem ten indeks. A powiedz właśnie coś więcej na temat tych nagród. Jako finaliście przysługuje mi zwolnienie z matury z WOS-u na poziomie rozszerzonym. Utrzymuję na wejście 100% z tej matury, to znaczy przychodzę w tym dniu na maturę, kłaniam się komisji, podpisuję odpowiednie dokumenty, wychodzę i życzę powodzenia moim kolegom. Tym już ci zazdroszczą? Zazdroszczą i bardzo się na mnie denerwują. Zawodowy strażak z Łowicza zdobył Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim. Panczenista Zbigniew Brudka dokonał tym samym historycznego wyczynu, gdyż jest on pierwszym polskim reprezentantem tej dyscypliny z tak dużym sukcesem. Reprezentant UKS Błyskawica-Domaniewice już dzisiaj zapowiada bardzo sumienne przygotowanie się do przyszłorocznych zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Gratulujemy i mocno trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. Pelikan Łowicz wyśmienicie rozpoczął walkę o punkty w rundzie wiosennej drugiej ligi. W minioną niedzielę piłkarze z Łowicza pokonali na wyjeździe lidera tabeli Puszczę Niepołomice 3-1. Bramki dla Pelikana zdobyli Mariusz Solecki, Mykoła Dremluk oraz Karol Kopeć. Pelikan obecnie jest wiceliderem rozgrywek. Tak trzymać. Koszykarze Księżaka Łowicz minionego weekendu nie byli gorsi od piłkarzy Pelikana i wygrali swój pojedynek z zespołem Stawiński Basket. Mecz był bardzo emocjonujący i w regulaminowym czasie zakończył się remisem. W doliczonym czasie gry Łowiczanie niesieni dopingiem ustalili wynik na 99-89. Obecnie zajmujemy trzecie miejsce w tabeli rozgrywek. To szóste zwycięstwo Łowiczan z rzędu. Brawo! Trzymamy kciuki za kolejne mecze. Dziękuję za uwagę. Jakub Pierzankowski.